1998 roku w Chorzowie powstało stowarzyszenie zrzeszające kobiety chorujące na raka piersi i po zabiegu mastektomii. Stowarzyszenie Wspólnota Amazonek Nadzieja. Na dzień dzisiejszy stowarzyszenie liczy sobie ponad 60 kobiet i rozbieżność wiekowa jest bardzo duża, bo od ponad 40 aż do ponad 80. A w jaki sposób Nadzieja na co dzień pomaga panią po mastektomii, panią z chorobą nowotworową? No, mamy bardzo szeroki zakres właśnie pomocy naszym Amazonkom. Przede wszystkim mamy tutaj na miejscu rehabilitację i to taką fajną rehabilitację. Bardzo dużo osób, członkiń uczestniczy. Chodzimy na basen i też mamy gimnastykę w wodzie. Mamy przede wszystkim wsparcie pani psycholog, która z nami też różne tematy porusza i mi się wydaje, że kobiety, które tutaj przychodzą, nie przychodzą na darmo, tylko rzeczywiście tu jest ta pomoc i to wsparcie dla tych chorych. Ta prężnie działająca organizacja pozarządowa obchodziła pod koniec września swoje 15-lecie. No ja już bardzo dawno dołączyłam, bo 13 lat temu była wtedy ta grupa założycielska, była nas 30 osób tylko, z panią Gizelą, która była, i panią doktor Jędrzejczak, które były naszymi założycielkami tego stowarzyszenia. Właściwie wszystkie musiałyśmy działać w tym momencie. Porobiłyśmy kursy wolontariuszek, chodzimy na oddziały, wspierać kobiety, które po prostu przeszły tą chorobę, co my. Poza tym udzielamy im praktycznych rad odnośnie rehabilitacji, automasażu, wsparcie psychologiczne. My przychodzimy do szpitala wtedy, kiedy one nas proszą o to. Nie jesteśmy nachalne, to jest skonsultowane z oddziałem, na którym leżą, i po prostu pomagamy im wrócić do normalnego życia. Jak przez te lata zmieniła się wasza praca i stowarzyszenie? Mamy swój program i stale go realizujemy, żeby przywrócić wartość kobiecie nie tylko fizyczną, ale przywrócić ją do społeczeństwa, i to jest głównym naszym celem. Uważamy, że cieszymy się, jeżeli kobiety wracają do pracy, wracają do swoich rodzin, mogą się realizować zawodowo i społecznie to, co lubią robić. My na początku staramy się im jak najwięcej pomóc, żeby uwierzyły w siebie, że choroba nie jest wyrokiem, że można z nią żyć dalej, prowadzić normalne życie, tak jak ja i wiele innych moich koleżanek. A proszę powiedzieć, w jaki sposób można dołączyć do grona chorzowskich Amazonek? Co trzeba zrobić? Mamy telefon zaufania, który jest i w internecie, i na naszym billboardzie tutaj. Można zadzwonić i po prostu umówić się przyjść. Każdego przyjmujemy bez żadnych zbędnych jakichś... Osoba musi być po prostu dotknięta chorobą nowotworową piersi i to już ją kwalifikuje do tego, żeby u nas była. Wtedy dostaje wszechstronną pomoc, tak jak moja koleżanka wcześniej powiedziała, że i psychiczną, i rehabilitację, i sama obecność tutaj z nami, integruje się z nami. Organizujemy różne odczyty, prelekcje, robimy wyjazdy integracyjne. Staramy się ten czas tutaj urozmaicić, nie tylko, bardzo rzadko mówimy o chorobie w zasadzie, bo to nie jest istotą sprawy. Ważne jest, żeby ją po prostu zapomnieć o niej, żeby żyć dalej normalnie jak każdy inny człowiek. Siedziba Stowarzyszenia Amazonek mieści się w Centrum Organizacji Pozarządowych przy ulicy Powstańców 70 w Chorzowie.